Witajcie poligamiści, ja nazywam się Konrad Hildebrand, a to jest Fotonika. Gra o jednej z bardzo ważnych czynności, jaką jest bieganie. Dosłownie, gra polega na bieganiu. Biegnie się przed siebie, biegnie i skacze. Sterowanie jest banalnie proste. Dowolny klawisz, przytrzymanie go sprawia, że nasza postać biegnie do przodu. W momencie, w którym puszczamy ten klawisz, nasza postać skacze. I jak porządnej platformówce, cała zabawa polega na tym, żeby wymierzyć odległości i dobiec do mety. Po drodze można zbierać przyszłe punkty. I jak się chce, to rzucić wyniki do sieci. Nie wiem, co oznacza zmiana kolorów. Mam nadzieję, że to, że idzie mi wspaniale. Tak, wspaniale idzie. Och, że spadło. Jest to gra, w której można przegrać, zdecydowanie. Nie jest to może aż tak proste do straty życia jak w Kanabalcie czy w Robert Unica, no tak, ale trzeba dokładnie pamiętać, gdzie są platformy. Ups. Każda mapa ma plansza, ma kilka różnych poziomów, więc za każdym razem można pobiec trochę inną trasą, w zależności od tego, do której platformy uda się doskoczyć. O, tu jest jakieś torowisko. Ups. Ups. O, i znowu zginąłem. W takim razie pokażę wam jeszcze jedną planszę. Łącznie w Fotonice mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plansz. Spróbujmy Kairoli. Z tego co zrozumiałem, jest to gra stworzona przez Włochów. Więc Włochom gratulujemy Fotoniki. I biegniemy dalej. Ta konkretna plansza kojarzy mi się jakoś z japońskimi klimatami. Bambusowe platformy służące do treningów młodych, zwinnych ninja, które czyhają, żeby pozbawić życie jakiegoś daimyo. Albo może po prostu pobiegać. Drugim oczywistym skojarzeniem jest oczywiście tron. Wektorowa grafika. Być może jest to jedna wielka metafora bitu, który pędzi z informacją po infostradzie współczesnej sieci. Ups. Mój Boże, tu już zapasa. Ooo, zakończona upadkiem. Ale Fotonika to także tryb dla dwóch graczy na zielonym ekranie. Ja będę po lewej, a po prawej drugą ręką będzie Marta. Generalnie widzę Fotonikę jako świetne narzędzie do wizualizacji podczas jakichś imprez tanecznych. O, ja zginąłem. Jestem kiepskim narzędziem do wizualizacji tanecznych imprez. Marta biegnie dalej. Dlatego zaczynamy jeszcze raz. Z tego co się obawiam, jest chyba tylko jedna na razie plansza do zabawy dwie osoby. Fotonika jest też grą, za którą możecie zapłacić dokładnie tyle, ile chcecie. Jest dostępna na stronie autora. Ja zapłaciłem całe 3 euro. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby... O, nie wiem, czy można tam zaskoczyć. Marta wyskoczyła. Nie wiem, czy... Jeśli chcecie zapłacić 100 euro, proszę bardzo. Ja zapłaciłem euro 3 za 6 wspaniałych plansz. Cóż, to Fotonika. Jeżeli chcecie zagrać, spróbować, to link do gry możecie znaleźć w komentarzach i w podpisie do tego filmiku. Do następnego razu, a my biegniemy dalej.